płotów, więc ale prawie wszyscy mają krowy, bo robią sery. Więc każda krowa ma dzwonek i każdy dzwonek brzmi w nieco inny sposób, żeby gazda lub gazdynia widzieli, gdzie jest ta krowa. Nie? Więc ja chciałbym, żebyście trochę mi pomogli dziś z tym. I trzeba po prostu randomowo dzwonić te dzwonki. Czy jest ktoś chętny po lewej i po prawej stronie, żeby było, żeby mieliśmy stereo efekt. Fajnie, to było szybko. Ja zawsze mam z tym problem, bo ludzi rzadko kiedy uśmiechają się, siedzą, ale rzadko kiedy ktoś podchodzi. No to jest jeszcze super. Czy ktoś chce być ptaszkiem? To jest ptaszek z, chyba z Kolumbii, ale brzmi jak ptaszek karpacki. A proszę bardzo. Panie, niech pani sobie podmucha. Tu. Dobra, ja zostaję Pismanem jeszcze na 5 minut. Poza życiem koncertowym mam na imię Konstantyn, więc bardzo mi miło Państwa poznać. Robiony przez pana Michaila Tefieczuka, takiego starego, już prawie niewidomego dziadka, który mieszka w jednej z karpackich wiosek i przez swoje całe życie robi muzyczne instrumenty. Jest taki nawiedzony naprawdę. To jest już takie bardzo proste, bo on jest już stary, nie potrafi robić jakichś w swoim wieku skomplikowane rzeczy. Ale brzmi to mniej więcej jak ukraińskie Karpaty. Co tam, nie? Ти сам собі диявол і Бог.
sam znajdę. Старість прийшла, і вони молилися кожну ніч. Їх мучив страх, і спрага не давала їм сну. Хто став, як вода, брав з душі, віддавав солоним морям. Зникав і знову падав з неба, сильніший від усіх. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego od teraz i do samego końca. Dziękuję, że przyszliście na ten koncert. Dziękuję za zaproszenie. Strasznie mi miło być tu. Powtórzę się po raz kolejny. I dziękuję również wszystkim za wsparcie i za współpracę na rzecz naszej wspólnej europejskiej przyszłości. Trzymajmy się. Thank you.